Gajewicz za pomocą mediów społecznościowych przekazała bardzo przykrą wiadomość. Jak się okazuje, w tym roku gwiazda nie zabawi wszystkich swoich fanów występem podczas sylwestrowej nocy. Co jest powodem takiej decyzji? Znak zapytania. Maryla Rodowicz to wokalistka, która na polskiej scenie muzycznej błyszczy od lat. Znana jest z kolorowych, unikatowych strojów, a także regularnego udziału w największych festiwalach czy imprezach sylwestrowych. Niestety, w tym roku, królowa nie wystąpi na scenie, co zasmuciło mnóstwo fanów. Wiele osób miało nadzieję, że tradycji stanie się zadość i pojawi się w studiu Polsatu lub na koncercie TVP w Ostródzie. Maryla Rodowicz oficjalnie potwierdziła: w tym roku nie wystąpi podczas imprezy sylwestrowej. Coroczne występy Maryli Rodowicz na scenie podczas nocy sylwestrowej stało się swojego rodzaju tradycją. Internauci przez dłuższy czas żartowali, iż znana wokalistka co roku jest odmrażana na to wydarzenie. Kobieta odniosła się nawet do tego, ukazując swój ogromny dystans i poczucie humoru. Wykorzystała nawet wspomnianą kwestię w jednym ze spotów promujących jej trasę koncertową sprzed roku. Krążą o mnie w internecie takie memy, że już mnie rozmrażają, bo już się zbliża Sylwester i to jest bardzo zabawne. Te memy mnie tak bardzo śmieszą, że na tej podstawie został więc wymyślony ten spot reklamowy, wyznała wówczas w rozmowie z portalem Plejada. Wielokrotnie mieliśmy okazję widywać Marylę Rodowicz na Sylwestrze organizowanym przez telewizję Polsat. Od kilku lat wokalistka pojawiała się już w telewizji polskiej. Stało się tak między innymi w zeszłym roku, kiedy to wystąpiła na scenie w Zakopanem. Choć w tym roku organizowanie imprez sylwestrowych nie jest możliwe ze względu na obostrzenia epidemiczne, stacje telewizyjne organizują Sylwestra w postaci domówki. Występy będą nagrywane w specjalnie przygotowanych studiach. TVP pomimo obostrzeń ma zamiar zorganizować wydarzenie z obecnością publiczności. Uwielbiana polska wokalistka co roku pojawiała się na scenie, by dać koncert z okazji powitania nowego roku. Niestety, podczas najbliższego takiego wydarzenia, się to nie stanie. Gwiazda potwierdziła oficjalnie w mediach społecznościowych, że nie pojawi się w telewizji. Nie będzie mnie w Sylwestra w telewizji, przekazała Maryla Rodowicz na swoim profilu na Facebooku w postaci białego napisu na czarnym tle. Fani są załamani tą smutną wiadomością. Wiele osób do ostatniej chwili liczyło na to, że gwiazda zaszczyci nas swoim występem. Stacje telewizyjne zdążyły już ogłosić, kto pojawi się na wielkiej scenie. Na liście do tej pory nie pojawiła się Maryla Rodowicz.
Wzbudziło to mnóstwo spekulacji na temat tego, czy będziemy mieli okazję podziwiać jej występ. Dopiero dziś, gwiazda ostatecznie potwierdziła tę smutną wiadomość. W tym roku spędzi ona Sylwestra prywatnie. Istnieje szansa, iż powodem takiej decyzji jest przebyte niedawno zakażenie koronawirusem, ale nie są to informacje potwierdzone. Szkoda pani Marylo, zawsze jest mi bardzo miło, gdy pani śpiewa i rozpoczęcie nowego roku przy pani muzyce to już tradycja. Szkoda, że w tym roku będzie inaczej, ale ten rok jest inny, smutny, może dlatego. Napisała wyraźnie zasmucona fanka. Marylko, jesteś królową polskiej piosenki. W Wrocławiu na stadionie poderwałaś wszystkich do zabawy. Byłam i ma wspaniałe wspomnienia. W nadchodzącym roku życzę dużo zdrówka i szczęścia dla rodziny, czytamy w kolejnym komentarzu. Ten rok jest pechowy, nie będzie pani Maryli, nic mnie już bardziej nie dobije, pisali poruszeni internauci pod postem.